Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj na naszym kanale kolejny Opel, tym razem Astra Trójka i kolejny świeży zakup. Właścicielem auta jest kobieta, tak? I ona też sobie wymarzyła samochód w czarnym kolorze, w trzech drzwiach, z niskim przebiegiem i spełniła to marzenie, tak? Marzenie spełnione. Jaki mamy przebieg, który rocznik? Rocznik 2010, przebieg 120, w tym momencie 125. Czyli przebieg niewielki. Rocznik też do zaakceptowania, tak jak ona sobie szukała w tych przedziałach wiekowych auta. Natomiast auto zostało kupione miesiąc temu. Dzwoniła do nas po zakupie w celu umówienia się na pierwszy taki serwis, czyli na wymianę łańcucha rozrządu, chyba że odpalimy, bo teraz już było auto palone, bo przejeżdżane, natomiast też będzie pewnie słychać, dlaczego chciała wymienić tutaj łańcuch rozrządu. Tak, teraz ten dźwięk taki grzechotania był przez 2 sekundy może. A przy pierwszym odpaleniu, Michał, jak dzisiaj odpalić auto, ile było? Z 10. Z 10 sekund, czyli łańcuch ewidentnie do wymiany. Tutaj też, jak sobie popatrzycie, nie wiem, czy będzie widać, są tutaj złączenia obudowy rozrządu wycieki. Tutaj mamy też delikatny wyciek, także serwis był umówiony, natomiast dzisiaj niestety nie będziemy wymieniać rozrządu. Co właściwie? Życie brutalnie zweryfikowało. Tak, od zakupu jest miesiąc. Tyle co czekała na termin. No, terminy są jakie są. Natomiast no, kto chce, czeka, tak? Zabieramy się w 90% w danym dniu do pracy, chyba że coś wychodzi. Natomiast dzisiaj nie będziemy wymieniać łańcucha rozrządu. Powiedz, Michał, może dlaczego? Bo jest dosyć duży pobór oleju. Tak jak tutaj właścicielka mówiła, przez te około 2-3 tysiące kilometrów dolała prawie 5 litrów oleju. Więc to też na pewno pomogło w zużyciu się łańcucha rozrządu i tak dalej. Pewnie już jest dosyć mocno naciągnięty przez niskie ciśnienie, też przez niski stan oleju i pewnie też niskie ciśnienie. Bo też wspominała, że zorientowała się, jak jechała właśnie gdzieś w trasie i na jakimś większym zakręcie mignęło jej ciśnienie oleju. I wtedy pewnie pierwszy raz wtedy, dolała. Wtedy był pierwszy raz pomiar oleju, no i wtedy mówi, że dolała 2,5 litra chyba oleju. Czyli na 1000 km wychodzi około 2 litry, tak średnio. No, czyli na 10 tysięcy km spala 20 litrów oleju. No beczka 60 w bagażniki. Tak, czyli czekaj, na 10 tysięcy 20 litrów oleju, czyli olej tańszy około 30 zł za litr, tak? Czyli 20 razy 30, 600 zł miesięcznie ją kosztowałoby dolewanie oleju do silnika. No jeśli by tak jeździć, no coś koło tego. Tak, dobrze to liczymy. I powiedz, Michał, teraz... To w sumie tańsze niż remont. Tańsze niż remont, tak, ale to tylko zależy, ile miesięcy by jeździła. Ile kilometrów by robiła rocznie? No tak, na 10 byś zrobiła... 600 zł, no to by robiła 30 tysięcy rocznie? No, to jest 1800, no i taniej, tak. Czyli dzisiaj nie będziemy wymieniać rozrządu, tylko co dzisiaj będziemy stosować? Tak, to już niektórzy śmiali w komentarzach. Wlać płukankę i zobaczymy. No też będzie taka próba. Spróbujemy wypłukać, myślę, że dwukrotnie silnik. Teraz wlejemy do tego starego oleju płukankę. Auto sobie popracuje, na tej płukance wlejemy świeży olej, znowu płukanka, znowu sobie popracuje. No i później już docelowy olej i no i na tą chwilę po prostu wydamy ten samochód, żeby sobie właścicielka pojeździła i zobaczyła, jak to się będzie zachowywać, czy ten pobór się zwiększył, zmniejszył, czy ustał, czy się tutaj, nic nie zmieniło. Tutaj oczywiście też nie mamy złudzeń, że na pewno nie wróci do stanu takiego, że nie będzie brało oleju. Ale jest duża szansa, że poprawi że się, to, się. Tak, że się to poprawi, bo też już mieliśmy chyba nawet w takim samym silniku, tylko w Astrze dwójce. Też był tak. Problem z poborem oleju i z kompresją, z też tam był. Kompresją i płukanka, jakby to nie zabrzmiało, uzdrowiła trochę ten silnik. Nie, tak, nie było to wyleczone, natomiast tak, problem zmniejszył się o 50% gdzieś, tak? Tak, no i zobaczymy, co tutaj będzie. Jeśli się uda, no to jak najbardziej na plus. Jeśli nie będzie takiego super efektu,
no to niestety trzeba będzie rozbierać ten silnik i patrzeć, co jest nie tak. I tak, i dlatego teraz nie robimy rozrządu, bo jeżeli się okaże, że ten pobór oleju będzie nadal taki duży, to musielibyśmy drugi raz demontować rozrząd, drugi raz uszczelkę wymieniać na nową i właścicielka tak by płaciła dwa razy tak by za wymianę rozrządu, tak? Bo tutaj trzeba będzie wtedy głowicę ściągnąć, prawdopodobnie pierścienie, natomiast tutaj jak wlejmy tą płukankę, raz, że robimy test, na ile to pomoże, właścicielka zrobi znowu około 2-3 tysiące, powie jak jest z poborem oleju, a dwa, że już ten silnik nawet przy remoncie będziemy mieć go od wewnątrz wypłukanego i cały układ olejowy będzie przepłukany, tak? Także kolejny świeży zakup, jeżeli chodzi pod względem blacharskim, jest w porządku, ma jakieś tam swoje mankamenty, jeżeli chodzi pod względem wycieków, nie jest źle, tutaj w okolicach rozrządu tylko jest delikatny wyciek, natomiast najgorszym problemem w tym przypadku okazał się pobór oleju, też przed zakupem bardzo ciężko stwierdzić, czy ten samochód bierze dużo oleju, ponieważ no, nikt nam nie da auta na 1000 km, żebyśmy sobie zrobili pomiar, tak? No raczej nie ma takiej możliwości, a też z tego co rozmawiałem, albo rozmawiałem z jakimś znajomym, albo gdzieś po prostu oglądałem jakiś film na ten temat, właśnie odnośnie tak jakby rękojmi na pobór oleju, to jest praktycznie sprawa nie do wygrania z racji takiej, że jest to rzecz po prostu eksploatacyjna, no i tak naprawdę w każdej chwili może nam, nie wiem, pęknąć pierścień. Raczej ciężko jest po prostu udowodnić, czy ten pobór oleju był w momencie sprzedaży samochodu, czy mógł powstać na przykład 5 minut po zakupie. Więc tak, to jest mega, mega duży problem, praktycznie no, tak jak mówisz, no, nie do sprawdzenia przed zakupem, dopiero, no, tak jak powiedziałem na początku, życie brutalnie zweryfikuje. A też nikt nam nie pozwoli, jako kupującym, wziąć chociażby, zmierzyć kompresję, żebyśmy komuś rozkręcali samochód, świece demontowali i tak dalej, tak? Bo nikt sobie tego nie życzy, albo w większości przypadków. Tutaj pewnie jakby wykręcone zostały świece, może oglądnięte, coś by tam już było widać, tak? Natomiast nikt, kto sprzedaje, nie pozwala sobie rozkręcać w 90% auta. Znaczy, no tutaj też jest ciekawe to, że pierwsze odpalenie samochodu nie puścił nawet dymka. Tak. Zero, nic, jakiejkolwiek chmury niebieskiej czy cokolwiek. Więc to też jest trochę ciekawe. Także pierwszy odcinek z Astrom na pewno nie będzie odcinka w bliskim czasie, bo ten klient będzie musiał troszkę pojeździć. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki, pozdrawiam, cześć.